Regularnie organizujemy kolacje biznesowe, na które zapraszamy wartościowych prelegentów. Najczęściej są to praktycy biznesu, ludzie, którzy osiągnęli sukces w swoich firmach. I przeplatamy to spotkaniami takimi w luźnej atmosferze, w formie takich integracji, po to, żeby ludzie mogli też w innej konwencji spotkać się i porozmawiać ze sobą, wymienić doświadczeniami. Na co dzień borykamy się z wieloma problemami, niezrozumieniem rządzących i elit, które tworzą dla nas prawo. Dzisiejsze spotkanie na temat dobrowolnego płacenia przedsiębiorców ZUS-u zaciekawiło mnie. Uważam, że jest to tylko jeden z problemów, z którymi się borykamy. Tak naprawdę to większym problemem dla nas jest moim zdaniem obciążenie nas z tytułu dodatkowych opłat do wynagrodzeń czy opłacania za pracowników na zwolnieniu lekarskim przez pierwsze 33 dni płacenia wynagrodzeń. Jest wiele tych problemów, więc warto o tym rozmawiać i warto się spotykać. Te zbieranie podpisów i ta ustawa obywatelska jest bardzo ważna, dlatego że dzisiejszy system eliminuje te malutkie firmy, których dochód jest niewielki, bo podniesiona składka w tym roku 1400 zł daje efekt taki, no a ktoś ma 2,5 tysiąca, 3 tysiące dochodu miesięcznie, no tak duża składka po prostu powoduje, że się nie opłaca prowadzić działalności gospodarczej i jest to system, którego nie ma w żadnym kraju europejskim. Wszędzie są systemy albo dopasowujące wysokość składki do dochodu, albo Czechy, Słowacja, albo Wielkiej Brytanii to zbliżony system do naszego KRUS-u, czyli niezwykle niska składka dla prowadzącego działalność gospodarczą, a w Niemczech składki dobrowolne. Wiele rzeczy się dowiedziałam, o których nie do końca miałam świadomość. Nie ma wartości w biznesie większej niż relacje. I takie spotkania właśnie budowaniu, tworzeniu, pogłębianiu relacji służą. Przy takich rozmowach na pewno człowiek się też wiele uczy. Czasami można też zdobyć kontakt. Bardzo ważne jest, żeby przedsiębiorcy się zrzeszali. W tej chwili mamy tylko 5% firm, które są w stowarzyszeniach, związkach czy izbach, bo wspólne działanie daje zdecydowanie lepsze efekty. Ale także ważne są spotkania, bo można wymienić poglądy, można znaleźć kontrahenta. Serdecznie Państwa zapraszamy na nasze spotkania. Więcej na naszym Facebooku, na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszam.